Witam serdecznie, dzisiejszy odcinek GeForce Insa. Zaczynamy wypłaceniem takiej pięknej emeczki Hyper Beast. Akceptujemy ofertę, jak chcesz wygrać tą emeczkę, no to zostaw suba z dzwonem oczywiście, łapkę w górę pod filmem, napisz jakiś komentarzyk, co porabisz, dajmy na dzisiaj obojętnie jaki, możesz napisać jak ci minął dzień, albo dlaczego w tym momencie oglądasz swojego ulubionego twórcę, oczywiście otwierającego skrzynki na GeForce Insie. Dodatkowo oczywiście udostępnij ten film, no i oczywiście użyj kodu Croxy na GeForce Skinsie. Wystarczy zaloguj się z linku z opisu, bądź klikniesz kod promocyjny i wpiszesz oczywiście tutaj kodzik Croxy przez 2x. Serdecznie oczywiście zachęcam do skorzystania z kodu, jeśli oczywiście jesteś osobą pełnoletnią. A kodzik Croxy możesz używać dowoli, daje ci dowoli 5% więcej do każdej wpłaty i daje ci dodatkowe środki, jak jesteś oczywiście nowym użytkownikiem. A ja bym przeszedł sobie do otwierania oczywiście skrzyneczek. Zaczynamy od skrzynki z kosą, no to jest taki standardzik, wydaje mi się. Kosztuje ona, no, pół kafla, więc fajnie by było coś z niej ciekawego wydropić. Nie mam za dużego budżetu, bo w ostatnim filmie, no, troszkę mnie odkleiło, ale to standardowo. Sprzedajemy oczywiście tą nawaję. Przypominam również, że jak chcesz sobie kaskę wpłacić, jak oczywiście jesteś są pełnoletnią, to klikasz tutaj ten plusik i masz wszelakie metody płatności, jak na przykład PaySafe kardy, skiny i wiele więcej, bliki i przelewy, powiedziałem. No, bardzo dużo tych metod płatności jest. Spróbujmy sobie ze skrzynką. Kurczę, zjechałbym trochę na dół. I z tych skrzynek takich, kurczę, mniej oczywistych bym popróbował. 420 Greeny. Kto robił tą skrzynkę? Chciałbym poznać tą osobę i serdecznie uścisnąć jej dłoń. 5 na raz. Lecimy. Zobaczmy, co uda nam się zdobyć z tej skrzynki. No, no i chyba nie za takie 420 nic nie robiłem. Green Apple. Nie wiem, czy to jest jakaś aluzja do pana prowadzącego, żeby zaczął jeść owoce. Nie wiem, mam nadzieję, że nie. A jak tak, to się obrazimy. 44 zł, kolejne otwarcie. Zobaczymy, co tym razem. Ej, no, to jest nie zepsuta, stary, halo. No teraz musi się was co innego polecić, tak? Aha, no tak, no bo przecież to jest 4-2-0 na profit jakiś. No i zobacz, jedno otwarcie wystarczyło, żeby Galila takie przytulić. Ej, dobra, to ja już znam koncept tej skrzynki, dobra. Czyli 95% jest na tego samego SG. No, 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 no dobra, no dobra, już rozumiem. Proszę nie krzyczeć w komentarzu, tak? Ja już znam swój błąd, tak? Już nie musicie krzyczeć. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Dobra, to chyba czas odpuścić. Mamy 26 przedmiotów wykło. Zaznaczamy, sprzedajemy. Sprzedajemy jeszcze raz i tutaj, no dobra, zostawmy, bo nie chcemy się tego robić pojedynczo. Wiem, że tutaj tak są dwa przyciski, ale no... Lenistwo bierze górę czasami, tak? Chyba każdy o tym wie dobrze. 157 zł. Cortisera? Okej, okay. Chyba nie jest zły skin. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, jednak mi się wydawało, jednak mi się wydawało. Dobra, sprzedajemy tego naszego skina i zjeżdżamy sobie tutaj trochę. Mamy 10% na nóż. O, no, trochę tych noży jest. Wydaje mi się, że 5 na raz. Mamy nieduży budżet, ale 5 takich skin, wydaje mi się, że możemy zaryzykować. No, mamy good knife, więc jest ten jeden nóż faktycznie. I nam zwraca całe to otwarcie, więc o to chodziło. Jesteśmy na plus. Spróbujemy jeszcze raz. 10%. Przypominam, jeżeli będziemy trafiać po jednej kosie nawet, to i tak będzie dobrze. No tutaj, no, no minus tutaj, ale to spokojnie, tak? Musiał raz gorszy polecieć nóż. Ale dobrze, że i tak je trafiamy. O, właśnie o tym mówię. O, właśnie o tym mówię. No teraz niestety żaden. No to jest takie otwarcie, no. O, być albo nie być trochę. Nie, no nie gadaj. Dobra, chyba to będzie jednak o być albo nie być. Coś mi się wydaje, że nie dostaniemy noża. Mamy. No ale no czemu nie może mi dwóch naraz sypnąć? No nie żebym narzekał, tak? Nie żebym narzekał. No narzekam, tak? Narzekam, ale no. Chociaż raz. Dwa naraz. Dobra, never mind, jestem... Jestem odklejusem, stary. Proszę, nie popełniajcie moich błędów. Pamiętajcie, że na skrzynkach też można stracić, a nie tylko wygrywać. Otwórzmy skrzynkę, no, jakiegoś widza, tak na otwarcie łez. 90 zł tutaj coś jest. Mam 15%, 15%, no... Niech będzie. 20% mamy na Dragonfire, więc liczę na niego. Ej, Sun in Leo to jest najdroższy skin. I czemu Sun in Leo kosztuje 171 zł? Faktoryniu. No nie wiem. No nie wiem, o co chodzi, ale okej, niech będzie. Evencik sobie otworzę. Skrzyneczkę eventową jakąś tutaj. No z 5. Z 5 sobie otworzę, bo czemu nie? 170 zł. Leci. W tym momencie się kręci. Kurczę, liczę, że w końcu uda mi się zdobyć jakiegoś drugiego skina z tych skrzyn eventowych. Bo trochę już ich otworzyłem, więc
No, w końcu mam nadzieję, że coś mi poleci. 450 zł. Tyle nam zostało. Trzy japinki. Same różowe itemy. No, ale jest albo Pabum, jest Deagle. Może coś trafimy. No, jest Kartel. Jeżeli to jest Factorinio. Jest Field Test. No, jest Field Test. Okej, okay. Niech będzie. Wracamy jeszcze raz na skrzynki widzów i szukamy takiego złotego strzału. Wiesz, o co chodzi? Jak znajdujesz taką skrzynkę jedną, która jest po prostu idealna i która ma potencjał, żeby fajnie coś zwrócić. No, tu potencjał taki, o, nie będę ukrywał, zmieniamy od razu. To dzisiaj nie ma jakby, wiesz, nie bierzemy jeńców dzisiaj, jeśli chodzi o te skrzynki. Jeżeli coś mi nie odda, to no, dzisiaj się obrażam i wychodzę od razu. No dobra, tutaj mam 10% na nawaję. Sporo. Fajnie by było, żeby poleciała. No i mamy, no stary, no zobacz. No. Ej, wy naprawdę fajne te skrzynki dla wuja robicie. Wy chyba chcecie, żeby wuja tutaj fajne skiny miał, byku. Coś mi się wydaje. No mamy 700, no. Kurczę. Jest, nie powiem, że jest dobrze, bo trochę straciliśmy już na dzisiejszym filmie, ale jest w granicach tolerancji. Crocs Idol, 27% na MP7, Akoben. No, stary, odkleiło cię. Oczywiście osoba, która zrobiła tą skrzynkę. No okej, okay, no na szczęście mnie tu nie zawodzi, bo jest to profit. No, delikatny, 80 zł, ale profit. Próbujemy jeszcze raz, no aż mi boli serce, jak otwieram tą skrzynkę z myślą, że może mi ten Akoben polecieć, no ale no... Póki co to zarabiamy. Ej, czy to jest ta skrzynka, o której właśnie przed chwilą mówiłem, że wiesz, taki 1 złoty strzał, który będzie mi w kółko oddawał. No, zrobiło się ciepło, nie ukrywam. Ale okej, okay, no jest kolejny case hardened. Więc nie narzekam. Nie sprzedał mi się ten skin, naprawdę? No, no to sprzedajmy jeszcze raz. Mam nadzieję, że to nie będzie spalone teraz. Ten strzał. No nie, no mamy rękawice, ty. I póki co nie trafiamy ani razu do tego. Ej, dobra, ale te rękawice dają nam minus. Ja bym się z nich aż tak nie cieszył. I próbujemy jeszcze raz. Utrzyją. Nie, i to jest ten moment w końcu. I to jest ten moment. Jak ktoś liczy, to policz po ilu otwarciach trafiliśmy tego Akobena. Ale overall skrzyneczka i byśmy mieli więcej funduszy. Kurczę, muszę ją sobie zapisać. Muszę pamiętać, żeby ją otworzyć potem, jak będziemy więcej kasy. N4 może? Coś takiego? 110 zł? No. Spróbujmy. Dlaczego by nie? No i dlaczego by też nie wyjść na minus? No kurczę. No tak, o. Tak, o, bym powiedział, ten drop. 340 zł. 50 shades. No okej, okay, spróbujmy raz. Wygląda dość niekonwencjonalnie. Ta CZ, no nie, no na CD-fie kosztuje. To nie. Sprzedamy i spróbujmy jeszcze raz. I liczymy, że to będzie to otwarcie. Jak nie, no to jest Reaperinho. No i Reaperinho jest, no. Wyzerowałem się praktycznie niemalże. No. Przynajmniej widzowi rozdałem skina, tak? Więc no, no zobacz, no ja dzisiaj niestety na minus. Ostatnio był naprawdę giga profit, ale to co ja zrobiłem na ostatnim filmie, to jest coś niesamowitego, no odkleiło mnie. Dzisiaj tak naprawdę próbowałem jakoś to wyratować, no ale nie wyszło. Nie zawsze wychodzi, bo oczywiście otwieranie skrzynek, no wiąże się też z ryzykiem straty. A no nie zawsze się można, nie zawsze się można, wiesz, pluskać w fajnych skinach, no czasami też trzeba stracić. No ale no cóż, no dziękuję serdecznie za oglądanie i elko, bierzcie udział w konkursie.